Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drozd92 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, ostatnio skończyliśmy na rozmowie z Zouzą, udało nam się wykonać zadanie gafa dyplomatyczna. Jak widzicie, już go tutaj nie mamy w dzienniku, więc spróbujemy porozmawiać z Zouzą jeszcze i zobaczyć, co nam się uda tutaj ustalić. Być może rozpoczniemy nową gamę questów, ale to się zaraz okaże. Można to zrobić po mojemu, ale za żadne skarby nie pozwolę ci rozpętać wojny z berserkami. Berserkami? Według ciebie chodzi o nich? Skąd? Chcę załatwić tych skurwysynów, którzy zwali się moimi przyjaciółmi, którzy byli mi najbliżsi. Którzy wbili mi nóż w plecy i wszystko mi odebrali. Nadszedł czas odwetu. Jeśli tu są, znajdę ich albo kogoś, kto ich wsypie. No dobra. W porządku. Namierzę z tobą tych starych kumpli. A, tak. A co, jeżeli już cię do tego nie potrzebuję? Trudno. Nie dopuszczę, byś tu doszczętnie namieszała. Nie tylko ty masz własne plany. Wolę mieć cię po swojej stronie. A gdybym się teraz wycofał, to na pewno zwróciłabyś się przeciwko mnie. Życie potrafi zaskakiwać. Niespłacone długi. Co właściwie się między wami wydarzyło? Kiedyś, gdy jeszcze walczyliśmy z Albami, sporo przybywałam poza fortem. Między innymi to wtedy pomogłam ci w bitwie o Lodowy Pałac, o czym chyba już kompletnie zapomniałeś. Musiałam darować sobie sprawy osobiste, dzięki czemu moi chłopcy zyskali czas, by przemyśleć to i owo. Na przykład to, jak polecieć ze mną w chuja. Tak, człowiek na chwilę się odwróci. Ponadto byłam dość ważną osobą. Wielu gości chciało mnie załatwić, zająć moje miejsce. W tym moi tak zwani sprzymierzeńcy. Ludzie, którym ufałam najbardziej, ugadali się z moimi ochroniarzami i uknuli plan. Odnieśli sukces. Skurwiele zabrali mi dosłownie wszystko. Przez moment mnie nawet ścigano. Nic zabawnego, zapewniam. Wtedy właśnie natknęłam się na Morkonów. Mają trochę nie po kolei w głowie, ale z nimi przynajmniej wiadomo, na czym się stoi. Co na razie ustaliłaś? Kilka dni temu w dzielnicy rozrywkowej w Ateris widziano Dana, jednego z moich starych ochroniarzy. Od dawna o tym wiesz? Wystarczająco długo. Mimo to niezbyt mądrze bym postąpiła, gdybym udała się tam sama. Trudno przewidzieć, iloma otacza się kumplami. Dlaczego cię zdradził? Co z tego miał? Mój eleksir. Skurwiel zniknął ze wszystkimi moimi oszczędnościami. Dużo ci ukradł? A jak myślisz? Byłam siostrą księcia, pamiętasz? Dochodziły mnie słuchy o każdym przekręcie i zawsze mi coś skapnęło. Ledwie na chwilę opuściłam gardę. To wystarczyło, by odkrył, gdzie trzymam forsę. Pora się z nim policzyć. Pewnie właśnie teraz siedzi w jakimś burdelu w kraterze, przepuszczając moje jebane pieniądze. Pomogę ci. Chodźmy do dzielnicy rozrywkowej i znajdźmy tego twojego starego ochroniarza. No to w drogę, jak za starych dobrych czasów. No to lecimy. Pierwsze zadanie z drugiej puli zadań dla Zouzy. W twoim towarzystwie kopanie tyłków zawsze dostarcza mi więcej frajdy. Jak to miło z twojej strony. Hej, jeszcze nigdy nie przegraliśmy, no nie? Lepiej, żeby tak zostało. To niezbyt przyjemne. Nie powinienem się zatrzymywać. Dobra, podejrzany ochroniarz. Wytropmy tego dupka, zanim się czymś zarazimy. Musi cię ostro boleć, że Albowie przestali cię uważać za swojego cudownego chłopca. Nigdy nie byłem u władzy w Lodowym Pałacu. Dostałem bolesną nauczkę. Dzięki za przypomnienie. Do usług. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Ej, dupku, stoisz mi na drodze!
Cześć, Dan, skurczybyku. Taki to pożyje, co? O, w mordę, Zoza! Kurwa, powinienem był się ciebie spodziewać. Najwyraźniej opływasz w kryształki. Szkoda tylko, że nie swoje. A, rozumiem. Zoza znalazła sobie nowego przydupasa. Jeśli masz nadzieję coś ugrać, to się rozczarujesz. Spadaj, kolego. Chciałbyś, co nie? To jest twój nowy ochroniarz? Ja co robisz? Ten leszcz nie potrafi dobrze trzymać broni. Dobra, zbyt wysoki poziom. Zamierzacie sobie odpuścić, co, łajzy? Tak to się dopadnę robi. Cię! Oj, gościu. Przypomniało mi się, że my życia nie mamy, wiecie? Koniec ostrzeżeń. To jest jedna sprawa, ignorowanie bólu to jest druga sprawa. I teraz już będziesz mój. Prosi się o kłopoty. Może go zrobimy tak. Okej, nie dał się, co ciekawe. No ach, kurde, on zdążył, a ja nie. Dobra, zróbmy tak. No i siup. Niewiarygodne. Naprawdę kiedyś powierzyłabyś temu Danowi swoje życie? Cholera wie, jak to jest. Gdy w grę wchodzi Elexit, nie ma rzeczy niemożliwych. Mimo to typ nie wygląda na zbyt lojalnego. Nie odwracałbym się do niego plecami. Czego ode mnie oczekujesz? To były chujowe czasy. Chujowe czasy chujowych decyzji. Przynajmniej problem z głowy. Trzeba się zająć kimś jeszcze? Wybierz sobie. Chyba wiem, gdzie szukać kolejnego. Jeszcze jeden stary ochroniarz? Twoja prawa ręka? Powiem ci, gdy go znajdę. I co? Muszę się trochę podszkolić. Zostaw to! Okej, okay, fajnie. Wiecie co, jak już tutaj jestem, to może uda mi się kupić u Mika wino? Jezu, nie chciałam się uczyć, stary. Co masz na składzie? Ty na pewno masz wino. Chłop nie ma wina. Ale ma eliksiry, więc kupię sobie... wszystkie. Dobra, mamy 7. A Zoza to za mną chodzi? Chodzi za mną. To co, może spróbujemy się od razu gdzieś kimnąć? Tu nie ma łóżka. A tutaj na górze chyba powinno być, także od razu... będziemy przygotowani. Nie siadaj na ławce. Dobra. Tak, ze dwie nocki powinny wystarczyć. Zobaczymy. Jeżeli nie, to może jakiś inny towarzysz ma zadania. Na pewno Kroni ma jeszcze jedno, więc. Można tam iść. Zobaczymy, czy Zouza się odezwie. Byłoby dobrze. Słuchaj, znów potrzebuję twojego wsparcia. Zamierzasz odpłacić się jeszcze komuś? Jasna sprawa. Dupek z pewnością na to zasłużył. Dokąd się teraz wybierzemy? Znów do zamku. Matt, bo tak nazywa się ten drań, kumpluje się teraz z klerykami. Do zamku? Po tym, co się tam ostatnio stało? Co ten Matt ci zrobił? Nie chcę o tym rozmawiać. Jeśli mam ci pomóc, załatwię. Dobra, musimy się wczytać, bo widzę, że już zepsułam. Automatyczny zapis może będzie dobry. Słuchaj. Dokładnie. Jak wolisz. Co ten Matt ci zrobił? Nie chcę o tym rozmawiać. Jeśli mam ci pomóc załatwić kleryka,
Muszę przynajmniej znać powód. Albo możesz pójść tam sama i zobaczyć, jak to się skończy. Dobra. Rozpuścił na mój temat masę paskudnych plotek. Zadowolony? I przez to, że jakiś facet cię obgadywał, pragniesz wszcząć wojnę z klerykami? Dokładnie. Wchodzisz w to, czy nie? Udajmy się do zamku i znajdźmy skurwysyna. Nareszcie. Dobra, zobaczymy. Nie chcesz psuć z nią relacji dalej, bo... No to proszę. Założę się, że znajdziemy tu mata. Skąd ta pewność? Prawdziwy z niego pies na baby. Jeśli gdzieś są jakieś pindy, tam kręci się i on. No jest tutaj parę kobiet w tym miejscu. Niech tak będzie. Widzę, że mam już zaznaczone. No. Idę dalej. Mam nadzieję, że nas wpuszczą do tego obozu z Zouzą. Moja głowa. Chyba tak. Muszę się skupić. Dobra, gościu jest gdzieś tutaj. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. O, dziwiam, że tego chcesz. Nie łapiesz, prawda? Nie masz pojęcia, co tracisz, mówię ci. Powtarzam, spierdalaj. Ej. Kurwa. Czego? Zajęty jestem. No proszę. Kogo diabli nadali? Zaraz zetrę ci z mordy ten krzywy uśmieszek. Ale, ale. Co to za powitanie? Nie dostanę całusa. Nie przytulisz się. Zamknij ryj, Matt. Chyba wkurwiłeś Zouzę. Niezbyt mądrze. Czyżby? A coś ty, kurwa, za jeden? O, przepraszam, nie mam teraz na to czasu. Przepraszam bardzo. Stój i ani drgnij. Załatwimy to tu i teraz. O, żygam już zazdrosnymi jebanymi dupkami. No to co? Zadzierać ze mną? O to chodzi? Słuchaj, błaźnie, nie rozumiem. Czemu pozwalasz się wykorzystywać tej głupiej suce? Ale uwierz mi, nie warto. Pomyślałby kto, że skoro tak świntuszy, to będzie dobra w łóżku. Ostrzegałam, zamknij ryj! Dobra, widzę, że tutaj było... Cóż. Ten koleś działa mi na nerwy. Załatw go i ruszajmy dalej. Z przyjemnością. Dobra. Zobaczymy, kto będzie trzymał się potem na nogach. Dobra, no zobaczymy. Weźmy sobie ignorowanie bólu, bo to zawsze jest dobre. I siup, może mocnym ciosem. Okej, już chłop się przewrócił, więc... W sumie to już niedużo mu zostało tego życia. Czy Matt był twoim? Nikim, jasne? Trochę się zabawiliśmy i to wszystko. Nie róbmy z tego wielkiego halo. I tak nie stawał na wysokości zadania, jeśli wiesz, o czym mówię. Ale z pewnością nie miał oporów, by wszystkim o nas rozpowiadać, dupek. Chciał się pochwalić, że przeleciał siostrę księcia. Jak mówiłaś, dupek. Musimy o tym gadać? Chyba nie stanowił ostatniej pozycji na twojej liście, co? A w życiu. Dam ci znać, jak tylko odkryję, gdzie ukrywa się kolejny fagas. Jarks. No nie, znowu zakażenie. Agorak i Sola Emre Jarks. No i Zouza jest w bastionie, a my jesteśmy w dupie. Zouza opuszcza grupę. A my jesteśmy gdzieś przy jednej z miejsc, gdzie przebywają te gówna. Gdzie teraz jestem?
No i... zaniki świadomości mnie wykończą. Dobra, do bastionu wrócimy. Jeśli mam wydobrzeć, muszę się tym zająć. Dobra, spróbujmy się kinąć dwie nocki znowu. I albo Zouza do mnie zagada. Cóż. Jak do niej zejdę na dół, albo nie. To jak coś, to jeszcze mamy skronić zadanie. Także zawsze to możemy jeszcze robić. I może inni towarzysze też coś dla mnie mają. Bo w sumie dawno nic nie było. Moja głowa. Kaja? Jeszcze jedno, zanim... Tak, tak, wiem, że ty się martwisz. Ty nic nie masz mi do powiedzenia. A może Fox ma jakieś zadanie dla mnie? W sumie nie rozmawiałam z nim dawno. W ogóle to Nera, ty nie masz nic? Nie masz nic. Tutaj ktoś jest na górze. Kronioł 4. To z tobą to wiem, że mam zadanko, ale to może za moment. A Zouza, nie wiem, czy ona jest w obozie, czy nie? Chyba tak. Tu jest. I co? Nie masz nic. Dobra. To jeszcze może mieć dla mnie coś Fox, który się znajduje tutaj. A drab jest znowu w piździe. Okej, ty masz dla mnie zadanie. Cóż, to inna sprawa, przyznaję. W porządku. Zajmijmy się twoimi mutantami. Haha, dobra, i o to chodzi. Dobra, to lecimy. Zamieszki w lesie, nowa misja. No i co ci mówiłem? Proszę, banda świrów. To cała sfora mutantów. Ano, a to oznacza chwalebne zwycięstwo, dzięki któremu uznają nas w forcie za bohaterów. No i dobra. Niby jak frakcje mają rozstrzygnąć spory, skoro tracą czas na pierdoły. Grasujący mutant. No, trochę silny jesteście jednak. I nie mam wytrzymałości też zbyt wiele. Dobra, no damy chyba sobie radę. Może ciebie najpierw. Albo i nie. Dobra, który na mnie biegnie, że tak powiem. Okej, fajnie, on oczywiście zdążył, ja nie zdążyłam. To zróbmy tak. No i nie trafiłam niestety. Dobra, będziemy bili na wszystkich ten, no nie? Dobra, może najpierw ciebie. Bo widzę, że jesteś naprawdę... Aha, Jax mi zaczął pływać, okej. No, dawaj, Jax! Już dwoje jest na wykończeniu. Okej. To ten jest jeszcze tutaj. Żywy. Weźmy się, wyleczmy i lecimy dalej. Może zrobimy tak i tak. I tak. Dobra, i teraz może ty. Dobra, ten jest w sumie na wykończeniu. Aktualnie to mnie chyba oboje atakuje. Dobra. Okej, ale wiadomo, Fox sobie też tam poradzi. Nowy poziom, cudownie. I jeszcze ty. I siup. Coś mnie tu... Okej, cześć, pani Gryzak. Oczywiście. Rozumiem, że to byli kiedyś ludzie, ale serio, gorzej nigdy na nich patrzę. Dobra, w sumie to jest całkiem przyjemnie ich bić.
O, witam cię. A, was jest tu więcej, dobra. Przyszły do nas. Kurna, no, zdążył wcześniej niż ja. Dobra, którego bije Fox, bo to jest strasznie... Ała! No, cholera jasna. A ja nie mam ignorowania bólu włączonego, okej? Okay? Wszystko jasne. A, dobra. Może ty najpierw, bo... Was jest tutaj całkiem dużo. Ała, no, what the hell? Gdzie jest Fox? Fox chyba nie żyje. Ta, Fox chyba leży tu placuszkiem. Dokładnie. Dobra, no to nie jest raczej problem. Tylko fajnie by było oczywiście trafić. Ej, no was tu trochę jest. Hello. Jakim cudem oni zdążą uderzyć, a ja nie zdążę? Dobra, może wiecie co, trochę taktyki byśmy zrobili. Siup. Dobra, zrobię sobie zapis, bo w sumie dobrze idzie nam. Dobra, jeszcze ty. Ten ma mało HP. Dobra, chciałabym już jednego chociaż wykończyć. Dobra, cudownie. Ty też masz mało HP. I ty też masz mało HP. Nie zdążyłam oczywiście wykonać szybkiego ataku, bo po jaką cholerę. Ty, dziękuję. I a jak wy stoicie? Macie porówno w miarę. Dobra, zdążę wykończyć wszystkich, zanim Fox wstanie chyba. Dobra, ty masz mniej trochę życia. Zróbmy tak. Zróbmy sobie tak. What the hell, no. Nie mam już się czym leczyć tak naprawdę. A Fox sobie dalej tam leży. Dobra, jeszcze raz. Dobra, i jeszcze ty zostałeś mi. Dobra, poczekajmy na wytrzymałość. Dobra, unik jakiś. I siup. Pięknie. Trochę nam to zajęło. To przez Albów, prawda? To oni przemienili ich w obrzydłych, odrażających mutantów. To ich wina. Nie. To sprawka Eleksu. Niektórzy ludzie są zbyt słabi. Brak im hartu ducha. Oto co się z nimi dzieje, gdy przedawkują Eleks. W każdym razie to Albowie kontrolują tych mutantów. Zgadza się? Niektórzy eleksetorzy faktycznie to potrafią. Ale nie wszyscy. Tak jak mówiłem, to odrażające. Chyba tak. Tak czy owak, całe to ratowanie wszechserca nijak nie pomoże mi się zrehabilitować w forcie. W ogóle. Gdyby tylko usłyszało o tym więcej berserków. Racja. Wątpię, by ktokolwiek opowiadał o twoich heroicznych czynach. Wyświadczysz mi przysługę? Kiedy następnym razem obmyślę taki wspaniały, sprytny plan, po prostu wrzuć mnie do rzeki i tyle. Stoi? Choćbyś nie wiadomo, jak się starał. Wszystkie pomysły i tak biorą w łeb, co? Tak, może powinienem się wycofać. Porządnie się zastanowić. Poddajesz się? Ja? Nigdy, nigdy. Ale muszę przemyśleć strategię. To wszystko. Daj znać, kiedy zaznasz jakiegoś objawienia. Ty dowiesz się pierwszy.
Dobra, Fox. Wracamy do bastionu. I zobaczymy, czy ktoś ma dla mnie więcej jakieś zadanie. Mamy też punkt umiejętności. Czemu Fox opuszcza grupę, jak on jest ze mną? I nie zapomnij, co miałeś mi powiedzieć. Musiałem się na jakiś czas wyłączyć. Słucham? I nie za... Chyba mnie coś omija, nie? Niespłacone długi, to jest Zouza. Od Błękitu, niewdzięczna robota, a Drab chyba znowu jest tam, gdzie nie powinien, czyli tutaj. Niestety. Dobra, atrybuty robimy. Ja chciałam chyba w spryt dawać, bo mnie interesowały te zdolności... Ach, jeszcze budowa. Zróbmy sobie cały poziom w budowę. Będę mogła się dzięki temu nauczyć pancerza na wyższym poziomie. I myślę, że od razu sobie to zrobimy. Gdzie mam nauczyciela? Tu jest nauczyciel i tu jest Gosta, ale ja nie wiem, czy ja z Gostą mogę w ogóle rozmawiać. Problem jest taki, że chyba innego nauczyciela nie ma. Przetrwania. A Gosta to aktualnie jest wrakiem człowieka, no ale możemy spróbować, może już żyje i się odzywa do nas. Nie wiem, spróbujemy, jak nie, to będziemy musieli przeczekać chyba do kolejnego rozdziału. Mam tylko nadzieję, że wiecie, że Gosta nie na zawsze będzie się tak zachowywał. Ale dziwię się, że tylko on mnie tego uczy, przecież byli też inni nauczyciele przetrwania. Wydawało mi się, że też uczą tego. A tu dupa. A nie, bo to Gosta! Dobra! Już zaczęłam panikować, że to Attila. I widzę, że niepotrzebnie. Także do Gosty na spokojnie zejdziemy i się nauczymy. Już się przestraszyłam. Na szczęście nie jest aż tak źle jeszcze. No i dobra. Tu cię mam. Vlad też uczył chyba przetrwania, ale innych tych. Nie, chłopie, złap oddech. Nie rozumiem, co mówisz. A teraz uwaga, to będzie mocne. Ten starzec wszystko zjebał. Wielki mistrz areny stał jak kołek i robił pod siebie. Słabo się robi, co nie? Chętnie wysłucham jego wersji tej historii. Nie wierzysz mi? Czemu sam go o to nie spytasz? Bo stary dureń nic sensownego nie powie. Moim zdaniem czas się go pozbyć. Potrzeba nam świeżej krwi. A moim powinieneś zapłacić rachunek. Wyciągaj za skórniaki. Dobra, masz. I się udław. Dobra, nieciekawie widzę. Właśnie, informacje jakieś masz? Możemy pytać co w grocie, ale czy mnie to bardzo interesuje, to chyba niekoniecznie. Ale to bym chciała się nauczyć. Pełna ochrona. To jest w sumie ok. Punkty atrybutów. Spoko w sumie. Dobra, mamy poziom 27. Musimy mieć 30, żeby zrobić sobie awans, także na razie musi to zaczekać. Mamy zadanie z Kronim, ale ja nie wiem, czy ja bym tak od razu chciała to robić. Mamy katów do wybicia, podżegaczy i kuratorów. Łukasz Niewiernych. No tego jest dosyć dużo, chociaż kat, nie wiem, czy to jest coś trudnego. A te szczątki? Tutaj jest jedno. Wygląda na to, że wciąż tam, no, ja wiem nawet, gdzie to jest. Ale wiecie co, może chodźmy jeszcze z Kronim U4, bo w sumie to dobrze by było zakończyć z nim tę sprawę. Tylko odnośnie umiejętności to sobie odznaczę to już, bo mi to niepotrzebne. Mapa. Bastion. Że się powtarzam. I Kroni. Jest Nyra. Ona nic raczej ode mnie nie wymaga. A Kroni sobie gdzieś tutaj pewnie po mapie świruje. Raport dla dowódcy. Aktywność czujników wskazuje, że towarzysz Fox został schwytany przez berserków z fortu. Że co? Co? Jak do tego doszło? Fox oddzielił się od grupy i był sam. Szlak gorzej być nie mogło.
Zgarnęli go, zanim zdążyli zrealizować plan odzyskania w forcie dobrego imienia. Zaleca się natychmiastowy, kompleksowy skan całej bazy. Wiem, mały. Też się o niego martwię. Obyśmy dotarli na czas. Przyjąłem. Nauczka dla outsidera. Ja pierdzielę, dobra. A zrób mi analizę systemu. Analiza w toku. Dobra, cudownie. Dobra, pójdziemy na niebian, tylko że ja muszę sobie eliksirki jakieś tutaj wrzucić na pasek. Ja mam w ogóle eliksir inteligencji, siły, eleksowy. Czemu ja tego nie piłam? Pusto, już mamy jakieś tam eliksirki. Chodź do mnie, Kroni. Pójdziemy może do tej siedziby tam w Tombstone. No, ja pierdzielę. No, dobra. Do roboty. Pora znaleźć te chipy. Potwierdzam. Zobaczymy, czy będzie trudno, czy niekoniecznie. Przypuszczenie. Wróg wie o operacji przejmowania chipów. Wróg wysłał na te obszary więcej oddziałów. Damy im radę. No, zobaczymy. Kurwa. W każdym razie. Jax, uwielbiam Ruszajmy. Cię. I to wszystko się dzieje tutaj w obrębie. Tutaj też mamy to. Inspekcja Karakis 2. To jest to? Tak. Niespłacone długi. No, sporo tego mamy do zrobienia. Rozpoczynam optymalizację systemu. Zalecana analiza środowiska. Dobra, jak na razie to mnie widzę, że atakują. Zaleca się sprawdzić broń. Nie martw się, będzie dobrze. O, witam, kuratora. Weźmiemy się, trochę wycofamy, bo nie jest tu zbyt ciekawie. Cześć, pan kurator. Dobra, widzę, że wy nie macie zamiaru przestać... O kurwa, strzelać! A ty skąd? Dobra, ignorowanie bólu mi jest potrzebne. Dobra, weźmiemy, zrobimy sobie tak. Jezus, chowaj ten pierdolony blaster! No tak. Dobra, ten podżegacz mnie denerwuje strasznie. No jasne. Wyleczmy się trochę. Tu jest jeszcze podżegacz. No, jeszcze moment. Tego podżegacza bym chciała się pozbyć. O, a tam jest drugi kurator. Wyleczymy się troszeczkę. No, dobrze, dziękuję serdecznie, że się udało. Ech. Weź ty się, chłopie, ogarnij. Dobra, nie wiem, gdzie jest Kroni. Ale mało mi to obchodzi w sumie. Weź ten blaster ode mnie. Ja pierdolę.
Och. Dobra. Nie jest chyba źle, chociaż kuratorów chyba było aż 3. Tu jeszcze jest jakiś szczuromas, który nie żyje. Dobra, wyleczę się troszeczkę. Tu jest kurator, który używa blastera. Kurwa, nie trafiłam. Och, Jezu. Dobra, bo... Kurwa, chodź. A, Kroni się położył normalnie, idealnie. Na to czekałam, żeby nie było nikogo do odwracania uwagi. Jezus, weźcie te blastery ode mnie! Wykurwiaj! Mnie irytują. No. Do widzenia. Nikt cię tu nie chce, chłopie. Jax, dziękuję. Och. Kroni wstał, udało się. Chyba jeszcze jedna osoba tutaj jest, nie wiem. Do pokonania, czy to już wszyscy? Wygląda na to, że to już wszyscy. Jeszcze sobie pozbieramy rzeczy. Przynajmniej parę z nich. Jeszcze jest szczurek. Dobra, i tutaj jest to urządzenie i tam jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Tylko nie wiem, czy uda mi się wejść od razu. Chipy kontrolne namierzone i zlikwidowane. Jeszcze jakieś wieści? Przypuszczenie. Technologia Niebian jest wzorowana na mózgu humanoidów. Wymiana danych między żywym mózgiem i formatorem wielce prawdopodobna. Możemy więc bezpośrednio podłączyć się do tych maszyn? Analiza. Niebianie przypominają ludzi i posiadają mózg o podobnej mocy. Szczerze mówiąc, to nawet sensowne. Wcale nie wydawali mi się tacy obcy. Niekiedy cechują ich bardzo ludzkie zachowania. Chciałbym tylko odkryć, kto te sieci neuronowe kontroluje. Czy naprawdę dostroili żywe istoty do swoich systemów i formatorów, by nad nimi panować? Czy raczej tak jak my, wciąż sterują nimi ręcznie, polegając na konsolach i algorytmach? Za mało danych do precyzyjnej ekstrapolacji. Ciągle mamy za mało informacji. Odezwij się, jeśli znajdziesz kolejne chipy. Uruchamiam algorytm przeszukujący. No dobrze, czyli tutaj możemy sobie teraz skorzystać i pozbierać. Jest też coś... Stalowa siatka. Lista zadań: mieszkanie na 3 piętrze pani Hansen, wymienić zawór odpowietrzający w kaloryferze w salonie. Mieszkanie na 2 piętrze, rodzina Maherów, wymieni żarówki w łazience i korytarzu. Mieszkanie na 4 piętrze, pan Samson, zepsuta płyta kuchenna, należy wymienić całe urządzenie. Przypominajka, biernot ma klucze do piwnicy. Znalazłam jakąś tarczę i myślę, że to może być coś dobrego, ale to się też zaraz okaże już. Czy to będzie coś godnego uwagi, czy niekoniecznie? No, zdecydowanie. Ustawimy sobie ją. To jest taka chyba typowa tarcza po prostu dla Morkona, bo tak wygląda. Więc... no dobra. Przyjemnie. Tu jest jeszcze drap, jak zdążyliście zauważyć. On cały czas sobie tutaj stoi i jak na razie to chyba się nie zapowiada, żeby miał dla mnie nowe zadania. Ale warto chyba spróbować.
Cześć, Drab. Chyba nie chcesz gadać ze mną. Uwaga! W okolicy wykryto aktywność mutantów. Powód nieznany. Dobrze wiedzieć. Będę ostrożny. Widać dużo zakażonych ludzi. Dobra, myślę, moi drodzy, w ogóle, że już zakończymy sobie ten odcinek, tylko przeniosę się może do bastionu, bo tam jest trochę bezpieczniej niż tutaj. I no cóż, i zobaczymy, co nas też czeka w kolejnym odcinku. Myślę, że zadanie z Foxem będziemy robić. Ja sobie już może je ustawię tutaj na szybkim. Ja muszę się udać gdzieś tutaj. Nawet chyba wiem, gdzie go trzymają, także zobaczymy, jak to wszystko się tam potoczy. I co? I dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!